Witamy, witamy. Dzisiaj bardzo brzydka pogoda, no ale jesteśmy w miarę szybko. Jeszcze się ludzie nie porozkładali. Dzisiaj jestem umówiony z panem od Monetek. Mam mi coś przynieść z Polski Królewskiej, coś tam, coś ma. Mówi, że jak znajdzie, to przywiezie. Będzie miał jeszcze te bulionówki. Zobaczymy, może coś kupi. Cóż, zostaje nam się pokręcić, poczekać, aż ludzie się rozłożą, pokażą, co mają. No to lecimy pogrzebać. Kartonownia, to jest to, co lubię. Fajne. Szkoda, że to uklejone, popękane. To dzisiaj kupujesz jakiś angielski talerzyk? Tam były angielskie, właśnie się zastanawiałam. To Anglia? Tam były angielskie, zaraz ci pokażę. Piękny. To jest francuski. A ci pokażę, nie? Mi się wydaje, że to będzie bardziej nowoczesne, nie? Mhm. Ale ładne kolorze. Ładne. Nie powiem, bo ładne.
ale bardziej też nie ma góry tej maseniczki. No, ładna. Nasza tutaj polska, może być, Wawel. Może być w jakiejś innej tej. Ola? To jest Zbanuszek, Czechosłowacja? Nie ma tu przykrytki, nie? Nie, szkoda, że nie ma tutaj. Ale ładne. Fajne na herbatę. Taki inny, fajny. Proszę bardzo. Z czego? Tak? Mi się wydaje, że tam te co mamy, nie wiem, nie są podobne tym, to nie się wiem. Mi się wydaje, że bardzo podobne. Maseniczkę bym wziął, kurczę, ale widzisz, no nie ma pokrywki. Tak samo ten dzbanuszek.
No i to tak do dołu, do dołu. Inter American. A zwykły biały talerzyk polski. Karolina? Nie, to jest ładne, ale oczywiście nie ma pokrywki, nie? Rama, bo gruba szyba w środku. A chyba, że tak. Chciałabyś? Nie. Fajne jest. Ciekawe, ile kosztuje. Zobaczymy. Nie ma większej, taki do zapiekanki bym potrzebowała. Właśnie coś takiego, tylko że większe, nie? Mhm. Te jeszcze nie pękają, bo tam... Mhm. Maseniczkę odłożę. Tak, nie ma, no to... Belgia. No. Mhm. No, no tylko szkoda, że już jest trochę zajedzony, nie? Tacka na podsumowania z wykopków. Fanty, monety i artefakty. To będzie to samo Belgia, nie? Tylko że wyniszczona już to jest, nie? Coś takiego na zapiekankę. Fajnie, fajnie. Ładnie coś takiego. Fajnie, bardzo fajnie, że nie mamy kolorę. No i zaczyna kapać. To Ania brała, nie? Pozdrowionka dla Ani, Krystiana. Chodzisz. No proszę. Chyba sobie wezmę. Zapytam ile. Jak
8 zł. Jakie ceny? 5 zł. 5 zł. Hmm? Za pętala. Chodzisz. Ładnie. Ładnie. 5 zł. 10, 15, 15, 15, 20, 5, 25, 25, 35 zł. A nie 35 zł. Pamiętam tą bajkę. No nie pamiętam. Łap gołębia. Łap gołębia, no? Wolesławiec. Po pani? Tak. Tutaj? Tak? Ile ta cukierniczka? 75. 75. A tamten wazonik? 35. No za 30 mogę go sprzedać. Robimy krok. Stary. Włocławek. Chcesz? No, ładne, no, ładne. Mi się podoba. Bierzemy. Nie, ja mówię, teraz się śmieję, wszystko wymieniam na kryształy, bierzemy. Na miseczki, za 30 zł. Szklane, na, mówię, zero plastiku, proszę. Tak, tak. Rysiu, masz rozmienić? Ale ładne. Ładne, nie? Wysławek, pięknie. Złote, pięknie. A ty nie masz rybny? Nie ma. No. Teraz będę musiał ci kwiaty. No, tam były takie lilie. 20 zł, tylko zwołał do tego wyzonu. Mm-hmm. Weź Sławek, torebkę mi kupił. No, torebkę kupiłem Oli za 5 zł. Fajna, filcowa. Fajna, filcowa, fajna. No. Fajniuszka, ja lubię. O, tam kapcie. Kapcie i... Nieistotne. I już mamy dwa nusze fajne. No. Rozkręcamy się. Dziękuję bardzo. Super, dziękujemy również. Proszę, no, zapraszam znowu na zakupy. Jestem umówiony tutaj z panem na monetki. Aha, zobaczymy, jeżeli nie będzie go, to pomyślę na cukierniczką, bo bardzo mi się podoba. A cukierniczka jest nie moja, dlatego taka cena, nie mogę. No, to nie była cukiernica, tylko bombonierka. Bombonierka z Bogucic. Także myślałem, że Bolesławiec, a to Bogucice. No, nie znam ale się, bardzo, wiadomo, ale powoli się ale uczę. Ale była ładna. Tak. Bardzo ładna. Ale wazonik, myślę, wart. Także, no, kurczę, naszego znajomego od monetek nie ma i to mnie bardzo... Ale może będzie po prostu później. Może będzie później. A, nagrywam właśnie, staram się świeży towar nagrywać. Fajnie, bo jest od razu z cenami. Fajnie, bo jest od razu z cenami, tak? No, specjalnie możemy większość nie strzelać do głowy później. Opisana, także klient od razu widzi. Tak, właśnie o to mi chodziło, żeby to nie strzelamy tak na pałę. Aha. To nie są to za wysokie. Wiedziałem, że zaraz. Co jest w tej skrzyneczce? Militerna, pełna, jest kompletna. O proszę bardzo. Naprawdę niespotykana rzecz. Ile taka skrzynka? Ile taka skrzynka? No jak się za nią 500. 500. Ale jest do negocjacji, wiadomo. Gdyby była niekompletna, no to byłem tak. Rzadko się spotyka. Lubisz? A co porcelana? To? Bolesławiec? Nie. A co? Miśnia? Nie. Nie wiem. Nie znam się. Jest Rosendal. Tutaj to jest Anglia. Anglia, tak? Co? Bierzesz?
zastanawiam się. Panie, na ciasteczka jest idealne, albo na herbatę. Mm. Bardziej na herbatę chyba, nie? Na ciasteczka też. No i baczki też. No. I nawet i złoto można schować. No może o, kurczę. No, to jest złote, nie? Nawet nie wiem. No chyba jest takie, nie pamiętam, jak mam ubrać w własnym swojej zderzeń pod spodem. Czydych. No. Bardzo niska cena. Dobra cena. Jest sygnowana rzecz. Niektóre ceny tak naprawdę nie podlegają najgodniej. Nie specjalnie zwykle nie. No, no, zróbmy. No i znów spotkanie. Spotkaliśmy Ryśka, widza. Także będziemy się widzieć w komentarzach. No, fajnie, fajnie. Miło było poznać. Miłego. Dobra. Na głowę mu spadło. Też ręką działa na pewno. Fajne takie spotkania, miłe to, nie? No, jak ktoś się pozna, nie? No, fajnie, fajne. Po imieniu i tak, wiele. Super. Fajnie. Kolejne kolorowe stoisko. A, tu mi wpadło coś takiego ładnego. Pięknie. Tak, na świeżo. Dosuszyć w domu, jak to się... No, niestety po zmokło wszystko. Padało. Zegarka nie noszę, ale jakby coś, to zapraszamy. Idziemy zobaczyć. No to jest niebieski, no ale... Ale będzie miał taki jak kupimy, nie? Jeszcze ze skarbami. Tak, jeszcze skarby są się, które tylko takie ciężkie. Widelce. Pokazuj. Pokazuj mi tutaj szybko. No, jakaś... No, no, no. Właśnie patrzymy, że tutaj skarby, skarbeńki jeszcze. No, pogoda. No, zaraz wyślę zdjęcie. Dokładnie. Nie? Też ładne. Nie wiem, o... Trzeba zrobić zdjęcie Michałowi i zaraz... Cena chyba jest na dole? Jest cena? Nie. 70 zł, tak? Wyślij mu zdjęcie, bo on chciał niebieski, nie? Wyślij mu zdjęcie. Kurde, słabo z ostrością coś, prosto pogodę pochmurną dzisiaj. Bawaria. Tu też chyba na cukierasy mi się wydaje taka bomboniera, ładna. Tu łowice. Biały talerzyk. Murano! Jest i król Murano! Dolewam tej wody. Duży wybór miałem dzisiaj, już 15 sztuk sprzedałem. Tak? Mam taki, co biorę ode mnie na resztę. Monetki są, 5-markóweczki. Jakie ceny? 130. To wszystko jest uran? Stopień nasycenia tym pierwiastkiem jest różny. Szkło? Jakie ceny? 130. Niesamowite. Co tam się podoba?
Jeszcze niebieskie też zrobię. Nie kupimy monet, kupimy mu rano. Mhm. Cztery dyszki. $40. No to nie, bo nie. Ładna. Ale wiem, że lubisz rustyki. Zobacz. Nie wiem, z czego to jest. Niech mi się z czego to jest. Takie na biurko chyba, na jakieś pióra czy coś, nie? No może być. Mi się podoba zegarek. Jezu, jaki ciężki. Ten zegar mi się podoba, jest genialny. Wiesz? Ten zegar jest genialny. Po prostu jest genialny. Ile za to pan chce? A co to jest? Pan wie, czy nie? Co to jest? Baletnica. Nie, to jest tancerka. Nie, Lunaka, baletnica. Najlepsze jest to. To jest fajne, no? Pani to jest... Ja wiem. Ile to kosztuje? Kilka razy to. Ile to kosztuje? To co? No, bo to na biurko chyba, tak? Coś takiego na... Tak, no bo tam jest... Ja mam. Tam jest chyba 1000 ten, no. No bo tam wlewasz sobie ten, tutaj masz na pióro, nie? Ale... Tam to się jeszcze uchowało, nie? O, takie mamy. Kusaczek? Haki mundurowe. No tego mamy trochę. Jeden tylko kupował. Monetki, ale niestety nic, co by mnie interesowało. Nie ma nic? Z królewskiej? No, ewentualnie szabelka. Złota. To jest mega. Mega kałamasz. Jakby ktoś szukał giełda w Opolu, zapraszamy. Obraz już widzieliście. 600-650 zł. To co? Wbijamy. Wbijamy. Holandia, wiatraki, na bank. Ładna jest, ale... DDR. Jakieś kluczyki mi wyrzebiesz fajne. O, będę miał medalik do kolekcji. To jest to stary. Nie mam takiego. Pokaż. Nie wiem, co to jest. Dwa medaliki, ale stan jest średni. Tamte mi się nie podobają. Złote spinki mankietowe. Jest? Ile? Na złote? 2 złote za aluminiowy? Nie, 2 złote dam za 2. Diamant.
wszystko. Tak, proszę. Każda jedna rzecz, 2 zł. Czy mało, czy dużo. To jest od tego kartona w ta strona. Każda jedna rzecz. To dwójka? Czy ktoś chcesz, czy nie? Delikatnie ubita miseczka. Ale za 2 zł. Na śrubki w garażu. Bierzemy? Żartuję. Miseczka za 2 złote. Wydaje mi się, była metalowa chociaż. Ciężka. Szwecja. Co? Ja, szczerze powiedziawszy, to... Nic nie znalazłaś? No tak myślę nad tym, że 2 złote. Czy raczej nie? Raczej nie? Szwecja raczej. Tak, raczej nie, tak? Raczej nie, bo mnie to... Nie podoba się. Okej, zostawiamy. No, medaliki wytargałem. Za 3 złote. Mówię, kurde, no nie dam 2 złote. Za 2 mogę dać 3. No i kupiłem. Także lecimy dalej. Zaglądamy. Jak mi się coś podoba, to jest albo pęknięte, albo ubite. 10 złotych. Koło polskie. Koło, ale pęknięte. Pęknięte. Szkoda, bo będzie. Była, nie? Polałam się. O, A, zestaw to jest. 10 złotych całość. 10 złotych całość. Dwie filiżanki, pierniczka i mlecznik. Cepelia. Nie. Karolina, tak? Karolina ma. Karolina. Karolina ma. Poduszka. Ale ciekawe. Te są drogie, nie? Kubki, jeden kubek 10 zł. To są tułowice, nie? No. To jest tułowica? Pewno. To jest tułowica. Ja nigdy nie wiem, co są tułowice. To też są dwa tułowice. Tak, to też są tułowice. Oni takie robili. Nie wiem, dlatego że drogie są. Tułowice ogólnie jest drogie. To są magie. Bo to jest nie patrzę, bo znowu ci pierwszy tyle, że... Ale to jest ładne. 20 zł. Tam jeszcze pan ma ładne. Ja spróbuję je wystawić, żeby... Nie? Nie wiem, to jest najbardziej potrzebna porada. Jakie ceny? Nie wiem, 170 zł. 170, no? To jest zakładka. No, zakładka, bo jest dobra. 45. A to czarne słowa? No. Ja mam takie tylko gładkie. Nie, no. 45 zł, ale to jest piękne też. Ja mam takie tylko, że gładkie, nie? Skutko mogę dać. Nie, nie, nie.
Targują, targują. Piękne rzeczy. To już to kosztam. To ja nie mam pamięci za ciebie, tylko 130. Nie chcę płacić, żeby ci koszty. Dobra, to 130. Nie, bo to było w łąki płacić. Ile? 120? Ja pierdolę. Nie zrobię go bez motorów. Idziesz sobie, to znaczy taki sobie pięć. Dobra. To jest, to tylko przez to, żeby nie wozić. I że tobie. A ja ci płacę, ale ci zwracam. Miałem harmoniki jeszcze fajne. Tak? W opakowaniu? W opakowaniach te niemieckie. No, spokojnie widać ładnie. 200 zł, 200 zł w pięknej ramie. Super. A tu coś dla Daniela. Kupujemy kufelek dla Michała Kapselka. To i już daje za 4 dyszki. Przy okazji pozdrawiamy Kapselka. Ładny, czysty w środku, można używać. Także na Oktoberfest, jak się patrzy. Prawie astra, mi zaraz to teraz. Dylo, fikumy. Ile ono kosztuje? 15 zł za dwa, za parkę. No i nie zapowiadało się, kurczę, ale zrobiliśmy mega zakupy. Ja jestem mega zadowolony, bo kupiłem monetki. Ja kupiłam łańcuszek, Ola, bransoletkę. Łańcuszek, bransoletkę w srebrze. Trochę innych fajnych rzeczy, tam za jakieś grosze, kilkanaście złotych. Zaraz dojdziemy do auta, to zrobimy podsumowanko i pochwalimy się. Nie było czasu po prostu nagrywać, bo pan miał wielu klientów, a monetki praktycznie sprzedał nam z auta, bo obiecał, że przywiezie. Nie sprzedaje, tak, nie wystawia już monet, nie wystawia biżuterii. Odsprzedał, bo po prostu byliśmy zainteresowani i... No i z uwagi na to, że był straszny ruch, jeździły auta, nie było słychać, nagrywamy podsumowanko w domu. Jak widzieliście, wazon, czy raczej amfora, brakuje tutaj wieczka, zauważyłem dopiero to teraz sprawdzając na internecie, ale i tak jest jako wazonik, 30 zł, myślę, że warto. Za piątalka ten mlecznik z chodzieży, bardzo ładny, nieuszkodzony nigdzie, wszystko super. Dwa medaliki do kolekcji za 3 zł. Bulion 21 srebrnych 200 złotówek, próby 625 w cenie złomu, 25 zł sztuka, dosłownie cena złomu. Myślę, że warto. Oczywiście podzielę się tym z przyjacielem i tutaj taki, można powiedzieć, fajny strzał, piękna biżuteria, łańcuszek srebrny o niespotykanym splocie. Bardzo ładnie to wygląda. Są tutaj, przepraszam, o, są tutaj próby. Jest to produkt włoski, Italii 925. Waży 13 gram i dałem za niego 40 zł. Także jak na polskie realia, polskie ceny, myślę, że się opłacało i no jest piękny, no nie ma co. Także tym razem poszaleliśmy, trochę kasy wydane, no ale było warto, było okazję, trzeba było korzystać. Nam się bardzo podobało, mam nadzieję, że wam też. No i zapraszamy za tydzień na kolejny wypad. Zobaczymy, gdzieś na pewno pojedziemy, bo my pogodę dopisałem. Trzymajcie się, do następnego, pa.